I w związku z tym mam teraz ogromną przyjemność zaprosić naszego gościa specjalnego z Krakowa. Przed Państwem jedyny i niepowtarzalny Łukasz Rybarski! Dobry wieczór Państwu. Zauważyliście, jak lekko wszedłem. Po prostu to był taki sygnał do Was. Chciałem Wam pokazać. Schudłem! Widać? No. Więc dzisiaj powiem Wam, co zrobić, żeby schudnąć. Jesteście gotowi na to? No to uwaga, możecie notować. Słuchajcie, żeby schudnąć, najpierw trzeba przytyć. Więc mnie się to udało bezbłędnie. Na początku pandemii od razu lockdown ogłosili. Patrzę po miesiącu, a ja przytyłem 8 kg. Prawie. Mówię prawie, bo na wadze było prawie 12. No i mówię, o... Znaczy nie powiedziałem tak od razu o, tylko tak człowiek chodził i widziałem w tej szafie te ubrania coraz mniejsze się robiły. Pewnego dnia, i to był dzień, kiedy podjąłem decyzję, że muszę coś z tym zrobić, idę do tej garderoby naszej rano, jeszcze tak spóźniony byłem, jakieś spotkanie miałem, wchodzę i patrzę, ostatnie dżinsy leżą już na półce, czyste. No to mówię, dobra, zakładam, no i się zaczyna problem, takie dżinsy, takie bajeranckie, z takim łańcuszkiem bajeranckim, takie coś takie, no i dobra, zakładam te dżinsy i przy kolanach problem. Zaciąłem się przy kolanach, bo to były jeszcze rureczki, a ja miałem nogi już takie klocuszki. I to nie pasowało do siebie. Ale co mówię, ja nie dam rady, więc słuchajcie, zawziąłem się. Słuchajcie, nie macie pojęcia, ile determinacji jest w facecie, który wie, że trochę przytył. Więc po prostu... Jak ten zawodnik w sumo byłem, trochę pewnie nie szkodzi. Spodnie w końcu znalazły się na tej wysokości, co powinny być mniej więcej. Problem pojawił się, jak spojrzałem w dół. Się okazało, że zamek w tych dżinsach był wszyty w poprzek. Co było nieprawdą, bo on był dobry, tylko że po prostu tu była dziurka, tu był guzik i ten zamek po prostu... Rozumiecie? Więc mówię, dobra, wciągnę i najważniejszy, mówię, ten zamek... Komu potrzebny zamek w dżinsach jest? Mówię, guzik najważniejszy, żeby to zebrać, a resztę swetrem przykryję. No i plan z tym guzikiem się udał częściowo, bo chciałem dopiąć, wciągnąłem w brzuch, no, mówię wam, wątrobę już przykleiłem wokół kręgosłupa. I tyle brakowało jeszcze. Ale w końcu takim ruchem na taśmę udało się, ten guzik zapiąłem. No i w tym momencie zacząłem słyszeć, jak trzeszczą nici z tyłu. Mówię, Boże, żeby tylko teraz nie wypuścić powietrza, bo jak to pęknie. Znaczy wiecie, z tyłu to jeszcze nie ma problemu, sobie pomyślałem, bo dupa daleko nie poleci. Gorzej mówię, z przodu ten guzik tutaj, metalowy. Sobie wyobrażacie, gdyby metalowy guzik strzelił, zabiłby kogoś. Więc mówię, nie wypuszczę tego powietrza, swetrem tutaj przykryłem ten zamek, co się nie zeszedł, że tak powiem. I mówię, dobra, idziemy, spotkanie miałem takie... biznesowe trochę, więc się spieszyłem. Mówię, tylko krótki oddech, nie? Żeby nie... I to idę. Mówię, chyba samochodem nie będę mógł pojechać, bo u mnie w samochodzie trzeba siedzieć. A niestety przy wysiadaniu ten guzik prawdopodobnie by mi wybił przednią szybę. Metalowy taki. Tam była taka energia w tym guziku. Delikatnie. No więc na nogach poszedłem tam na to spotkanie. Mówię, a spacerek miałem taki. Sobie pomyślałem wtedy, dzisiaj koniec. Z cukierkami, ze wszystkim siłownie. Naprawdę wtedy podjąłem tą decyzję. To jest ważny dzień dla mnie. Doszedłem do tej pracy, tam gdzie miałem to spotkanie, kurde, winda jeszcze zajęta, a nie ma windy. Mówię, to księgowa taka, mówi, co, panie Łukaszu, po schodach może pójdziemy. Dobra. I w pewnym momencie nie mówię, nie. No nie, bo podniesiesz nogę i zabiję księgową guzikiem. Więc mówię, dobra, poczekam na windę. No już jestem tam w tym, w pracy, tam jestem, to spotkanie trwa, ci klienci czekają, ja też z tym sweterem, tak, o, to, słucham panu, dzień dobry, i nagle dzwoni żona. Mówię, przepraszam, żona, bo już drugi raz dzwoni, to odbiorę sobie. Mówię, wtedy mówię, w robocie jestem. A ona mówi tak, kochanie, ja tylko jedną rzecz chciałam spytać, bo nie widziałeś gdzieś moich dżinsów niebieskich takich z łańcuszkiem, bo szukam. Przysięgam, taka sytuacja. Dziękuję bardzo.